13 kwartał położony, rozumiesz? Tak. Szanowni Państwo, jesteśmy już na wizji. Bardzo proszę o przygotowanie się. Szanowni Państwo, otwieram 35. sesję Rady Gminy Klucze. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszych obradach. Witam Pana Wójta i koleżanki, kolegów radnych oraz wszystkich tych, którzy śledzą nasze obrady za pomocą wizji. Zanim przejdziemy do dalszej części, zapytam informację. Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Klucze informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrad. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania archiwalne zamieszczane są na stronie internetowej www.małopolska.pl. Teraz sprawdzimy obecność. Pani Justynka Białaś? Jestem. Jest. Pan Henryk Dziewicz? Jestem. Pan Marcin Grojec? Nieobecny. Pan Józef Kaczmarczyk? Nieobecny. Pan Kajda Sydur? Jestem. Obecny. Pan Marian Knap? Obecny. Pan Paweł Krawczyk? Pani Hanika Badon? Obecna. Dziękuję. Pan Krzysztof Nowak? Nieobecny. Pani Janetka Rojcy? Jestem. Obecna. Bogusław Paś, obecny. Sebastian Sierka? Nie słyszy nas, nie połączył się. Grzegorz Smetek? Nieobecny. Pani Iwonka Walnik? Obecna, jest na jakastach. Obecna. Pani Zofia Zając? Dziękuję. Raz, dwa, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obecnych jest 10 radnych, a więc stwierdzam, że obrady są w pełni prawomocne. Przedstawię teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, stwierdzenie praworządności obrad. Punkt trzeci, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie uchwał w sprawie. W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Klucze, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, w sprawie zmiany uchwały nr 19 przez 130 przez 2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2021, w sprawie zmiany uchwały nr 23 przez 140 2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu łuczyńskiego. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 21 przez 142 przez 2020 Rady Gminy Klucze z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Uchwała w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Punkt piąty, sprawy bieżące Rady. Punkt szósty, zamknięcie obrad. Czy do przedstawionego przeze mnie porządku obrad ktoś z Pań, Panów Radnych ma jakieś uwagi i chciałby zaproponować zmianę? Nie widzę. Czyli rozumiem, że nie ma uwag. Możemy przystąpić do głosowania porządku obrad. I bardzo proszę o przygotowanie takiego głosowania. Będziemy głosować imiennie, ponieważ nie da się tego zrobić w sposób elektroniczny, będziemy głosować imiennie. I ja będę odczytywał listę, tak jak poprzednio Państwo wyrażą swoją opinię, czy są za, czy przeciw. A więc będziemy głosować, jest tam wniosek o przyjęcie przedstawionego przeze mnie porządku obrad. Kto z Pan, Panów Radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i wyrażenie opinii. Pani, a ja to będę teraz odczytywał listę i według kolejności Państwo będą wyrażać opinię. Pani Białaś Justynka? Jestem za. Dziękuję. Pan Henryk Dziewczewicz? Jestem za. Dziękuję. Pan Sylwiusz Kajda? Jestem za. Dziękuję. Pan Marian Mat? Jestem za. Dziękuję. Pan Paweł Krawczyk? Jestem za. Dziękuję. Pani Hanika Ładoń? Jestem za. Dziękuję. Pani Janetka Aleksy? Jestem za. Dziękuję. Bogusław Paś. Jestem za. Pani Iwonka Walnik?
Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. I zanim przejdziemy teraz do punktu 4, omówienie projektu uchwał, mam tu Państwa prośbę postawić taki wniosek postępowania, ponieważ uchwały były omawiane w dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu komisji i zyskały pozytywną oczywiście opinię. I mam taką prośbę, żeby można było je przyjąć bez dodatkowego czytania. Jeżeli Państwo będą wyrażają też taką wolę, to proszę o pozytywne wsparcie mojego wniosku. I proszę, i stawiam taki wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem mojego wniosku, żeby przystąpić do dalszego procedowania dzisiejszych uchwał przewidzianych porządkiem obrad bez dodatkowego ich czytania, proszę o wyrażenie opinii i podniesienie ręki. Pani Justynka Białaś? Jestem za. Dziękuję. Pan Henryk Dziekiewicz? Jestem za. Dziękuję. Pan Sylwiusz Kajda? Jestem za. Dziękuję. Pan Marian Knap? Jestem za. Dziękuję. Pan Paweł Krawczyk? Jestem za. Dziękuję. Pani Halinka Ładon? Jestem za. Dziękuję. Pani Alicja Ładon? Jestem za. Dziękuję. Na przykład podamy tam
67,82 zł. Natomiast wydatki o 5,601,573,77 zł. Zmniejszamy również zaciągane kredyty bankowe o 2,550,000 i zwiększamy wolne środki o 738,394,05 zł. I tutaj między innymi mamy zmiany po stronie dochodów i wydatków w dziale 754, w dziale 754,21 zwiększamy o 5,000 zł, rozdział 801,01 o 7400, rozdział 801,04 o 1600, 855,05 o 500 zł i 855,06 o 500 zł. Są to środki z darowizny Sangobemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przestrzegania reżimu sanitarnego. Zwiększa się dochody w dziale 756, w dziale 756,18 i wydatki w dziale 851, w dziale 851,54 o 12,347,80 zł. W związku z większymi wpływami z opłaty alkoholowej niż na początku była zakładana. Dokonujemy zmniejszenia w dochodach i zarówno w wydatkach, jeśli chodzi o zadania budowa drogi dojazdowej na Górze Wiatru, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruczach. Zmniejszamy dochody o 168,022,05 zł i wydatki o 194,338,64 zł w dziale 801 Oświata i Wychowanie. Tutaj mamy realizację projektu w ramach Erasmusa. Środki te będą przeniesione do budżetu na 2021 rok. O 1752 zł zgodnie z pismem od Wojewody Małopolskiego zmniejszamy ośrodki wsparcia zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W dziale 855, rozdział 855,05 zmniejszamy środki na realizację projektu utworzenie żłobka w gminie Klucze o 94,267,13 zł. Środki te również będą wprowadzone do budżetu 2021 roku. W związku z mniejszymi dochodami w dziale 900, rozdziale 919, tutaj mamy opłatę za korzystanie ze środowiska, zmniejszamy dochody i wydatki o 99,992,97 zł. Zmniejszamy również projekty dostosowanie budynków starej gminy do potrzeb społecznych o 934 000, modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Ryczówek i Cieślin o 46 000 zł, wymianę przestarzałych kotłów węglowych zasilanych gazem i biomasą, zasilanych paliwem stałym i adaptację dworów i tlenowych funkcji społecznych o 346 000 i środki te zostają również wprowadzone, będą wprowadzone do budżetu na 2021 rok. W dziale 600 zmniejszamy pomoc finansową dla województwa małopolskiego o 9908,53 zł, z czego 7373,23 zł. Zabezpieczamy w budżecie przyszłorocznym oraz zmniejszamy pomoc finansową dla powiatu olkuskiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Zalesie Golczowskie w kwocie 100 000 zł i również zadanie to zostanie wpisane do budżetu na 2021 rok. Pokrótce to są wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu Wójtowi, dziękuję panu Marcie także za to przedstawienie tych uwag się tych mieszczonych projektów uchwały.
sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Klucze na 2020 rok. Proszę o podniesienie ręki i wyrażenie opinii. Odczytuję teraz listę. Pani Justynka Białaś. Jestem za. Dziękuję. Pan Henryk Wieciewicz. Jestem za. Dziękuję. Pan Kajda Sylwiusz. Jestem za. Pan Marian Gnat. Jestem za. Dziękuję. Pani Halinka Ładon. Pan Paweł Krawczyk. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Pani Aneczka Aleksy. Jestem za. Dziękuję. Bogusław Paś. Jestem za. Pani Iwonka Wagi. Dziękuję. Pani Zucia Zając. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu udział brało 10 radnych, 10 radnych było za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Klucze na lata 2021-2027. I bardzo proszę pana wójta o wypowiedź. Numer 1 proponujemy tutaj zmianę wartości w celu uzyskania zgodności z przed chwilą omawianymi zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok. W załączniku numer 2 w wykazie przedsięwzięć nie będę czytać kwot, tylko przeczytam, których zadania przenosimy środki z 2020 na 2021 rok. W wydatkach bieżących unijnych rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole, międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior Plus. Tutaj akurat zmniejszamy wydatki bieżące, zwiększamy wydatki majątkowe. Współpraca szkół, program Erasmus Plus, wymiana przestarzałych kotłów węglowych na zasilane gazem i biomasą i paliwem stałym. Adaptacja dworku Litra, dostosowanie budynku starej gminy, modernizacja energetyczna obiektów publicznych, wprowadzamy nowe zadanie, modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Papiernik, łączne nakłady finansowe 8 108 160 zł i 2 grosze. Zadanie to będzie realizowane w latach 2021-2022. W wydatkach bieżących bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze, dowóz uczniów do szkół specjalnych. To jest również nowe zadanie wpisane do realizacji w 2021 roku 105 000 zł. I w wydatkach majątkowych z naszego wkładu własnego również mamy wymianę przestarzałych kotłów węglowych, adaptację dworku Litra do nowych funkcji społecznych, pomoc finansową dla województwa małopolskiego, opracowanie elementów koncepcji budowy obwodnicy, dostosowanie budynku starej gminy do potrzeb społecznych, budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kluczach i budowa drogi dojazdowej na Róże Wiatru. Dziękuję.
Nie? Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 23/149 Rady Gminy Krucze w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu olkuskiego. I bardzo proszę pana wójta o krótkie wprowadzenie. Krzysztof bierze udział w głosowaniu?
panu radnych chciał zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Nie widzę głosu w dyskusji. Uchwała również była omawiana w dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu komisji ze skargą dyskusyjną. Skoro nie ma głosu w dyskusji, to zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 35/222/2020 Rady Gminy Kłucze z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/142/2020 Rady Gminy Kłucze z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Proszę o wyrażenie opinii i podniesienie ręki. I oczekuję listy. Pani Biała Śmietynka. Jestem za. Dziękuję. Pan Henryk Kieciewicz. Jestem za. Dziękuję. Pan Kalina Sylwiusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Marian Knar. Jestem za. Pan Paweł Krawczyk. Jestem za. Pani Halinka Ładoń. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Nowak. Jestem za. Dziękuję. Pani Anna Łęcy. Jestem za. Dziękuję. Bogusław Paś. Jestem za. Pani Iwonka Walnik. Dziękuję. Pani Zofia Zając. Pani Zofia Zając. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brał udział 11. Jestem za. Dziękuję. Że w głosowaniu udział brało 11 radnych. 11 radnych jest za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I teraz przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, już ostatniego, w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia wodę i odprowadzenia ścieków. Bardzo proszę pana burmistrza o wprowadzenie. Panie burmistrzu, pan skarbnik. Bardzo proszę panie skarbnik, żeby mógł pan wprowadzić nas do projektu uchwały. Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Stosujemy tutaj stawki takie jak w drugim półroczu obecnego roku 2020 i do 1 metra sześciennego dostarczanej wody będziemy dopłacać 1,5 groszy netto plus VAT i do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków 1,61 netto plus podatek VAT. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wprowadzenie i otwieramy dyskusję nad projektem uchwały. Bardzo proszę, czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś chciał z panów radnych zabrać głos? Nie widzę głosu w dyskusji. Uchwała również była, tak jak poprzednio omawiana w dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu komisji, zyskała pozytywną opinię. Skoro nie ma głosu w dyskusji, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 35/223/2020 Rady Gminy Kłucze z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Proszę o wyrażenie opinii i podniesienie ręki. I oczekuję listę. Pani Biała Śmietynka. Jestem za. Dziękuję. Pan Henryk Wiciewicz. Dziękuję. Pan Kajda Sebiusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Marian Knap. Jestem za. Dziękuję. Pan Paweł Krawczyk. Jestem za. Dziękuję. Pani Halinka Ładoń. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Aleczka Aleksy. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Nowak. Dziękuję. Pan Bogusław Paś. Jestem za. Pani Iwonka Banik. Za. Dziękuję. Pani Zofia Zając. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu brał udział 11 radnych, 11 radnych bierze udział w uchwale. Stwierdzam, że uchwała została, 11 radnych było za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I na tym projekcie uchwały zakończyliśmy punkt 4. Przechodzimy do punktu 5. Sprawy bieżące rady. Bardzo proszę. Kto z pan panów radnych chciał zabrać głos w sprawach bieżącej rady? Nie widzę. Ja tylko przypomnę, że jest zaplanowana sesja i materiały zostały rozesłane na 21. To jest poniedziałek, 21 grudnia o godzinie 14:30. Serdecznie wszystkich radnych zapraszam.
wójt jeszcze chciał coś powiedzieć. Posłuchajcie Państwo, ponieważ nie wszyscy wiedzą, ale pan przewodniczący naprawdę też mrówczą pracę. Chciałam powiedzieć również pod adresem pana przewodniczącego, że udał nam się ten przewodniczący. Jest naprawdę super, proszę. Jest mi niezmiernie miło słyszeć takie ciepłe słowa. Bardzo dziękuję za te życzenia. No i dziękuję wszystkim za udział w obradach. Przechodzimy w takim razie do punktu szóstego. Chyba, że ktoś jeszcze chciał zabrać w piątym punkcie głos. Pan Henryk, bardzo proszę. Bardzo proszę, oddaję głos panu Henrykowi. Panie Henku, ale mikrofon, bo mikrofon nie załączył. Kupa, musi pan tam na dole kliknąć, jak jest taki mikrofon czerwony. To jest w stanie włączyć, pan Henku? Nie. Panie Henku, nie słyszymy. Dalej nie słyszymy. Musi pan na dole ekranu, taki jest czerwony mikrofon i przekreślony. Czy on musi być zapalony na zielony? Na dole ekranu. Mogę wyciszyć, ale włączyć nie. Dalej nie słyszymy pana. Na dole tam trzeba najechać myszką i kliknąć. Tam są, jest kilka takich. Teraz? O, teraz słyszymy. Tak, tak, dobrze. Bardzo proszę. Teraz pan może mówić. Ja mówię, że wójt prostą się wypowiada. Ja mówię, że znając wójta, to wierzymy, że doprowadzi do tego wszystkiego, co obiecywał. I życzę mu tego całe serca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciał jeszcze zabrać głos w punkcie piątym? Nie widzę. Skoro nie ma głosu w sprawach bieżących, przechodzimy do punktu szóstego, zamknięcie obrad. Zamykam 35. sesję Rady Gminy Klucz.